wystawa będzie wisiała około miesiąca czasu i będzie można zaprosić na nią swoich znajomych, rodzinę, dzieci, swoje koleżanki, kolegów. Wystawę mogą oglądać również ludzie z innych krajów, bo pomijając poezję, fotografia i rysunek, jest to takie dzieło, które przemawia do wzroku człowieka zarówno z Afryki, jak i z Giżycka. Dziękujemy bardzo serdecznie za wsparcie dla Urzędu Miejskiego. Otrzymaliśmy tę salę bezpłatnie, otrzymaliśmy pomoc w związku z powyższym. Prosimy o jeszcze, bo jesienią chcemy robić drugą część. Będzie to tytuł Nasza jesień i też w podobnym stylu będziemy spotykać się z dziećmi wcześniej. Po wakacjach zaczniemy już naszą współpracę i będziemy tworzyć wspólnie fotografię, rysunek, poezję. A oprócz tego zarówno Nasza wiosna, jak i Nasza jesień będzie miała też odzwierciedlenie w trzeciej pigułce artystycznej. Będzie to drugi giżycki kalendarz artystyczny. I w związku z powyższym serdecznie zapraszamy. Również może widzów, słuchaczy tej prezentacji. Może ktoś z dzieci nie wiedział, ktoś z rodziców czy dziadków z chęcią przyśle nam swoje dzieci do dalszej współpracy. Bardzo dziękujemy. Szumi, szumi trawa z liśćmi, czułe bajki opowiada, a nasz wiewiór Roman żołędziami z drzewa rzuca i tak bardzo nam przeszkadza. I też bajkę opowiada. Żyła sobie raz królewna, która w sen mocniejszy zapadała, a zasnęła jak ten polny kamień. Nagle książę się pojawił i ją pocałował, a ona łzę puściła i się odczarowała. Wszystkie mu homory biją brawo Romanowi za tak piękne opowiadanie.